Shiatsu to starożytna sztuka leczenia polegająca na uciskaniu miejsc akupunkturowych palcami, zwana również akupunkturą bez igieł. Zabieg shiatsu harmonizuje przepływ energii przez nasze ciało, usprawnia funkcjonowanie organów wewnętrznych, usuwa zmęczenie i napięcie oraz zapobiega powstawaniu chorób. Shiatsu to wyjątkowe doświadczenie, które wprowadza stan równowagi pomiędzy Tobą a światem zewnętrznym. Dzień dobry, zapraszam Państwa do nauki shiatsu, akupunktury bez igieł. W poprzednich odcinkach uczyliśmy się, jak wykonywać zabieg shiatsu w pozycji siedzącej i w pozycji leżącej na brzuchu. Dzisiaj pozycja leżąca na plecach. Zaczynamy od masażu brzucha. Tutaj znajduje się centrum energii człowieka, po japońsku nazywane hara. Zaczynamy od przykładania dłoni. Staramy się wyczuć przepływ energii, zsynchronizować nasz oddech z oddechem pacjenta. I teraz będę wykonywał uciski palcami lewej dłoni, poczynając prawej strony brzucha. W górę. Tak mniej więcej jak przebiega jelito grube. Nacisk powinien następować w momencie wydechu. Teraz zmieniam rękę, ponieważ będzie wygodniej naciskać prawą ręką. Lewą część brzucha, lewą połowę. Naciski są dosyć mocne, ale nie gwałtowne. Możemy powtórzyć ten zabieg, powiedzmy, 2-3 razy. Również naciski w rejonie jelita cienkiego, czyli środek lewej połowy brzucha i środek prawej połowy brzucha. Także okolice żołądka, wbijając jakby lekko palce pod żebro. Oczywiście pamiętamy, żeby robić to w momencie wydechu. I wątroba z prawej strony. 2-3 razy naciski. Teraz zmieniam pozycję, siadam sobie wygodnie i będę masował brzuch takim obiema dłońmi, ruchem, który przypomina troszeczkę wyrabianie ciasta. Dosyć mocno. Sprawdzamy twarz pacjenta, czy nie cierpi, czy nie krzywi się z bólu. Zabiegi te nie powinny być bolesne. Masujemy płynnie i głęboko, przesuwając się z góry na dół i z powrotem. Taki masaż może trwać około 15 minut. Można wykonywać go niezależnie od całego zabiegu shiatsu. Bardzo wskazane jest przed spaniem. Natomiast nie wskazane jest bezpośrednio po jedzeniu. Masaż brzucha kończymy takim ruchem jakby głaskającym, zgodnym z ruchem wskazówek zegara po spirali. Musimy rękę. Szczypujemy nadmiar energii, który się zbiera. Zaczynamy od rotacji. Krok do przodu.
naciągamy rękę i wydech w tym samym momencie. Krok do tyłu, wdech. Krok do przodu, wydech. Krok do tyłu, wdech. Wydech przez usta, wdech przez nos, wydech przez usta. Parę razy. Teraz ogólny masaż ręki. Stronie zewnętrznej i wewnętrznej. Kładziemy rękę na podłodze i wykonujemy teraz uciski lewą dłonią, prawą wspierając na ramieniu pacjentki. Ucisk powinien trwać od 5 do 7 sekund mniej więcej. I przy każdym nacisku wydech. Również naciski możemy wykonywać kciukiem. Teraz zajmiemy się dłonią. Rotacja poszczególnych palców. Szczepnięciem. Rotacja w jednym i w drugim kierunku. Masaż wewnętrznej strony dłoni kciukami. Nacisk na środku dłoni. Tutaj znajduje się punkt odpowiedzialny za krążenie. Masujemy zewnętrzną stronę dłoni, a także punkt pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem. Znajduje się on mniej więcej tutaj, w zagłębieniu. Łatwo jest go znaleźć, ponieważ jest bolesny. Jest to najbardziej popularny punkt zarówno w szatsu, w akupresurze, jak i w akupunkturze. Punkt, który po japońsku nazywa się hoku, a jest związany z energią jelita grubego. Poświęcamy jakiś czas uwagę temu punktowi. Podciąganie do góry. Moje ręce są ułożone w ten sposób i naciskają lekko na kręgi szyjne. Masaż szyi. Z jednej, z drugiej strony. Rozciąganie na boki.
Wydech, pozostał. To znaczy, moja prawa ręka przyciska ramię do podłogi, natomiast lewa odciąga głowę w kierunku przeciwnym. Wydech, pozostał. I to samo z drugiej strony. Wdech przez nos i wydech przez usta. Powtarzamy to ćwiczenie 2 lub 3 razy. Teraz w dalszym ciągu przeciąganie głowy do przodu, wydech, ręce skrzyżowane naciskają na ramiona, szarpanie za włosy. Postukiwanie palcami. Wszystko to w celu pobudzenia przepływu energii. Masaż szyi od spodu. Naciski tutaj na ramiona. Palcami na tym górą. Przy nacisku wydech. Teraz przechodzimy do uszu. Masaż uszu. Nacieranie. I naciąganie. Teraz twarz. Zakrywamy oko jedną ręką i drugą będziemy wykonywać naciski tutaj na policzkach, w pobliżu skrzydełek nosa. Także w kącikach oczu. Palcami wskazującymi. Masaż brwi. Pocieranie skroni. Naciski kciukami na czoło w kierunku od brwi do góry. Na całej powierzchni czoła. Teraz będziemy naciskać
palcami wskazującymi punkty z obydwu stron nosa, u skrzydełek nosa. Można również naciskać kciukiem, czy jak komu wygodni. Przy nacisku ważny jest wydech. Jeżeli ktoś cierpi na problemy z zatokami lub ma katar, naciski w tych miejscach są bardzo skuteczne. Kilka razy dziennie po parę minut trzeba masować. I to na pewno polepszy stan naszego zdrowia. Teraz będziemy naciskać w kierunku na zewnątrz. Policzki. Na kości policzkowe i pod kością policzkową. Broda. I cały zabieg z głową kończymy przyłożeniem dłoni do uszu. Staramy się być rozluźnieni, przechylając się do tyłu. Siłą ciężaru naszego ciała unosimy pacjentkę. Głowa opada swobodnie do tyłu. Wydech. Głęboki wydech z przepony. Rozluźniamy się. I powtarzamy to ćwiczenie 2-3 razy. Bardzo ważną rzeczą jest nie napinać swoich mięśni w trakcie wykonywania tych ćwiczeń rozluźniających. Następnie kołysanie z podrzucaniem. I przechodzimy do nóg. Ujmujemy obydwie nogi pod kolanami. I popychamy w kierunku tułowia, pomagając ewentualnie kolanami. Bardzo ważny jest wydech. Wykonujemy to 2-3 razy. Wydech. I teraz rotacja. To ćwiczenie jest bardzo korzystne dla osób, które mają problemy z dolną częścią pleców, lędźwiową. Na przykład bóle w tej części, czy jakieś napięcia. Rwa kulszowa i tak dalej. Rotacja w jednym i drugim kierunku. Swobodny oddech. I powracamy do pozycji wyjściowej. Dziękuję i zapraszam na następny odcinek.